Amazonia, las deszczowy o niezrównanej bioróżnorodności, jest domem dla niezliczonej liczby fascynujących, a jednocześnie niebezpiecznych stworzeń. W tym wideo zaprezentujemy 15 z najbardziej niebezpiecznych zwierząt, jakie można spotkać w tym ogromnym, pełnym życia ekosystemie. Każde z tych stworzeń posiada unikalne cechy i zabójcze zdolności, które wyjaśniają, dlaczego znalazły się na tej liście. Napisz komentarz "zwierzę" oraz zostaw łapkę w górę, a przypnę Ci serduszko. Oglądaj do końca, jeśli chcesz poznać najdziwniejsze ze wszystkich zwierząt na świecie. Kajman czarny. Kajman czarny, stworzenie znane ze swojego ogromnego rozmiaru i doskonałych umiejętności łowieckich, jest jednym z najniebezpieczniejszych zwierząt Amazonii. Dorosły kajman czarny może osiągać długość do 6 metrów, co czyni go największym drapieżnikiem w ekosystemie Amazonii. Jego rozmiar w połączeniu z ciemnym ubarwieniem daje mu znaczną przewagę podczas polowania. Ciemne łuski pozwalają mu wtopić się w mętne wody Amazonki, sprawiając, że jest niemal niewidoczny dla nieświadomej ofiary. Kajman czarny to wszechstronny drapieżnik, którego dieta obejmuje szeroką gamę zwierząt, od ryb i innych gadów po ssaki, które zbliżą się zbyt blisko brzegu. Szczególną słabość ma do kapibar, a czasem poluje nawet na anakondy. Kajman czarny jest szczególnie niebezpieczny ze względu na swoją siłę i agresywną naturę. Posiada niezwykle mocny uścisk, który może przygnieść ofiarę z siłą przekraczającą 4,5 tysiąca kg na cal kwadratowy, co sprawia, że ofiara ma niewielkie szanse na ucieczkę. Jego potężne zęby, przystosowane do chwytania i rozdzierania, potrafią zadać śmiertelny cios nawet najtwardszym zwierzętom. Działania mające na celu ochronę tego majestatycznego drapieżnika już trwają. Polowania na kajmany są regulowane, a niektóre obszary ich siedlisk są objęte ochroną. Trwają także badania, aby lepiej zrozumieć ten gatunek i wdrożyć skuteczniejsze strategie ochrony. Kajman czarny, kluczowy element ekosystemu Amazonii, ucieleśnia niebezpieczeństwo i tajemniczość tego lasu deszczowego. Przypomina nam o złożoności i surowej sile, jaką posiada natura, oraz o szacunku, jaki należy się takim potężnym stworzeniom. Chociaż cieszy się złą sławą, zasługuje na naszą podziw i ochronę, ponieważ świat bez takich niezwykłych zwierząt byłby o wiele uboższy. Orzeł harpija, unoszący się wysoko nad koronami drzew amazońskiego lasu deszczowego, to jeden z największych i najbardziej potężnych drapieżników wśród ptaków na świecie. Ze swoim charakterystycznym wyglądem, niezrównanymi zdolnościami łowieckimi i zapierającym dech w piersiach lotem, jest prawdziwym cudem świata ptaków drapieżnych. Dorosłe orły, harpije, mogą osiągać długość do 1 metra z rozpiętością skrzydeł przekraczającą 2 metry. Są łatwe do rozpoznania po swoim szaro-skalistym grzbiecie, kontrastującym z białym brzuchem oraz wyraźnej czarnej linii na klatce piersiowej. Ich duże, wyraziste oczy, ostre, zakrzywione dzioby oraz korona podwójnie zakończonych piór na głowie dodają im potężnego wyglądu. Orły, harpije są drapieżnikami szczytowymi w swoim ekosystemie, głównie polując na ssaki żyjące na drzewach. Stosują strategie czekania i atakowania, siedząc cicho na wysokich punktach widokowych, skąd błyskawicznie spadają na niczego nieświadomą ofiarę. Ich niezwykle silne szpony, które potrafią wywierać nacisk przekraczający 50 kg, pozwalają im chwycić ofiarę i unieść ją w powietrze, by następnie ją zjeść. Zaskakująco mimo swoich rozmiarów, orły harpije są niezwykle zwinne w locie, potrafiąc poruszać się z gracją przez gęsty las deszczowy. Choć nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, orzeł harpija jest symbolem dzikiego i nieokiełznanego ducha amazońskiego lasu deszczowego. Ich istnienie niestety jest zagrożone przez utratę siedlisk i polowania. Ropucha strzałkowa, znana z niezwykle jaskrawych kolorów, na pierwszy rzut oka wydaje się bardziej wizualnym spektaklem niż zagrożeniem. Jednak te ropuchy, które są rodzimymi mieszkańcami lasu deszczowego Amazonii, należą do najbardziej trujących zwierząt na świecie. Ich nazwa pochodzi od praktyki rdzennych ludów, które używały ich toksycznych wydzielin do nasączania grot strzału. Istnieje ponad 100 gatunków ropuch strzałkowych, z których każdy ma unikalny wzór i ubarwienie.
To jaskrawe ubarwienie nie jest jedynie ozdobą, lecz pełni funkcję ostrzegawczą dla drapieżników. Jest to przykład apozematyzmu, czyli wizualnego sygnału, że organizm jest niebezpieczny lub niesmaczny. Wielkość tych płazów wcale nie świadczy o ich zagrożeniu. Są one małe, zwykle mierzące zaledwie 5 cm długości, chociaż niektóre gatunki mogą dorastać do 6 cm. Spędzają życie w pobliżu zbiorników wodnych, ponieważ ich larwy potrzebują wody do rozwoju. Ciekawostką jest to, że w niewoli bez swojej naturalnej diety, składającej się z mrówek, roztoczy i termitów, ropuchy strzałkowe tracą swoje trujące właściwości, co sugeruje, że toksyny, które wydzielają, pochodzą prawdopodobnie od ich ofiar. Wśród opadłych liści i gnijących pni drzew amazońskiego lasu deszczowego czai się stworzenie, które budzi zarówno strach, jak i fascynację w sercach tych, którzy staną na jego drodze, olbrzymia poczwarka amazońska. Naukowo znana jako Scolopendra gigantea, jest jednym z największych skorpionów na świecie, z niektórymi okazami osiągającymi długość ponad 30 cm. Olbrzymia poczwarka ma długie, spłaszczone ciało, podzielone na 21 do 23 segmentów, z których każdy posiada parę nóg. Jej ubarwienie waha się od ciemnobrązowego do czerwonawo-pomarańczowego, podczas gdy nogi są jaśniejsze w kolorze żółto-pomarańczowym, tworząc wyraźny kontrast. Z przodu ciała znajduje się para zmodyfikowanych nóg, znanych jako szczypce, które działają jak jadowite kły, używane do unieruchamiania ofiary. Olbrzymia poczwarka jest drapieżnikiem żarłocznym i oportunistycznym, znanym z polowania na różnorodne zwierzęta, w tym owady, pająki, inne poczwarki, a nawet kręgowce, takie jak małe ptaki, jaszczurki, żaby i gryzonie. Jej różnorodna dieta i elastyczna strategia polowania czynią ją skutecznym drapieżnikiem w ekosystemie lasu deszczowego. Mimo przerażającej reputacji, olbrzymie poczwarki nie są zazwyczaj agresywne wobec ludzi. Potrafią jednak zadać bolesny i jadowity ukąszenie, jeśli zostaną złapane lub przypadkowo zakłócone, co może wywołać silny ból, opuchliznę, gorączkę, a w rzadkich przypadkach poważniejsze objawy. Z tego powodu słusznie uznaje się je za jedno z najniebezpieczniejszych stworzeń amazońskiego lasu deszczowego. Obecność olbrzymiej poczwarki amazońskiej świadczy o niezwykłej zdolności życia do przystosowywania się w obliczu trudnych warunków środowiskowych. Mimo ich niepokojącego wyglądu i jadowitego ukąszenia, te poczwarki symbolizują surowe, dzikie piękno amazońskiego lasu deszczowego, przypominając nam, że każde stworzenie, niezależnie od tego, jak groźne, ma swoje miejsce w sieci życia. Ich istnienie wciąż budzi podziw i szacunek dla różnorodności form życia, które zamieszkują Amazonię. Wąż grzechotnikowy z Ameryki Południowej, jadowity gatunek węża z rodziny grzechotników, który występuje na całym obszarze amazońskiej dżungli, jest symbolem śmiertelnej piękności, jaką dżungla skrywa w swojej bujnej roślinności. Rozpoznawalny po charakterystycznym grzechotku na końcu ogona, stanowi doskonały przykład zabójczej adaptacji w świecie zwierząt. Węże te mogą osiągać długość ponad 2 metry i wykazują szeroką gamę wzorów ubarwienia, zazwyczaj w odcieniach brązu, beżu lub żółci, co doskonale maskuje je na tle dżungli. Ich grzechotki złożone z przerośniętych łusek pełnią funkcję ostrzegawczą, mając na celu odstraszenie potencjalnych zagrożeń. Grzechotnik w sytuacji zagrożenia nie waha się użyć swojej broni w postaci jadu. Wydzielany przez niego jad jest śmiertelnie niebezpieczny, zawierający mocne toksyny, które mogą prowadzić do paraliżu lub śmierci ofiary, zatrzymując funkcjonowanie układu oddechowego. Jednak mimo swojego groźnego wyglądu, grzechotnik nie jest agresywny i unika konfrontacji, atakując tylko wtedy, gdy czuje się zagrożony. Węże grzechotnikowe są również doskonałymi myśliwymi. Dzięki zdolnościom kamuflażu mogą zaskoczyć swoje ofiary i połknąć je w całości. Ich ofiary to głównie gryzonie, ptaki i małe ssaki, ale potrafią także atakować większe zwierzęta. Węże te odgrywają ważną rolę w kontrolowaniu liczby małych zwierząt w ekosystemie dżungli. Pstrąg elektryczny, mimo swojej wężowatej sylwetki i wodnego środowiska, nie jest w rzeczywistości pstrągiem, lecz członkiem rodziny ryb nożowatych. Zamieszkuje mętne, słodkowodne strumienie
i stawy w amazońskiej dżungli, a jego zdolność do generowania elektryczności czyni go prawdziwie wstrząsającym drapieżnikiem w wodach Amazonii. Pstrągi elektryczne mogą osiągać długość do 2,5 metra i ważyć nawet 20 kg. Mają wydłużone cylindryczne ciała z płaską głową, zazwyczaj ciemnoszare lub brązowawe na górnej stronie i żółtawe od spodu. Zaskakującą cechą pstrąga elektrycznego są jego specjalne organy elektryczne. Główny organ, organ myśliwski oraz organ saksofonowy stanowią około 4/5 jego ciała i zawierają elektrocyty, specjalne komórki działające jak baterie. Gdy te komórki zostaną pobudzone, otwierają kanały jonowe, pozwalając sodowi przepływać przez nie, odwracając polaryzację na chwilę. To generuje nagłe różnice napięcia i powoduje wstrząs. Pstrągi elektryczne wykorzystują swoje elektryczne wstrząsy na różne sposoby. Niskonapięciowe pola elektryczne służą im do nawigacji i wykrywania ofiar w mętnym środowisku, podczas gdy wysokowoltowe wstrząsy używane są do polowania i obrony. Mogą generować silne wstrząsy o napięciu do 600 V, wystarczająco mocne, aby ogłuszyć lub odstraszyć potencjalne drapieżniki i unieruchomić swoje ofiary. Ich dieta składa się głównie z ryb, ale znane są również przypadki, gdy zjadają płazy, a nawet małe ptaki i ssaki. Pstrągi elektryczne to zwierzęta samotne i głównie nocne. W porze suchej wykopują sobie nory w błocie, aby uniknąć wysuszenia, tworząc formę hibernacji. W dziedzinie nauki pstrągi elektryczne budzą zainteresowanie badaczy ze względu na swoją unikalną zdolność do generowania elektryczności. Badania nad zdolnością pstrąga elektrycznego do wytwarzania prądu zainspirowały nawet projektowanie praktycznych źródeł energii. Chociaż zazwyczaj nie są śmiertelne dla ludzi, spotkanie z pstrągiem elektrycznym, zwłaszcza z większym osobnikiem, może wywołać wstrząs na tyle silny, by powalić człowieka lub wywołać chwilowy paraliż, co w wodnym środowisku może prowadzić do utonięcia. Mimo że pstrągi elektryczne nie są z natury agresywne, są uważane za jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt amazońskiej dżungli. Przypominają nam, że Amazonia jest miejscem dzikiej cudowności, pełnym stworzeń, które wykraczają poza nasze rozumienie możliwości natury. Mimo swojej groźnej reputacji, te fascynujące zwierzęta przyczyniają się do bogactwa bioróżnorodności dżungli i stanowią symbol jej dzikiej, elektryzującej urody. Zielona anakonda, dzięki swojemu niezrównanemu rozmiarowi i wężowej gracji, jest jednym z najpotężniejszych drapieżników lasu deszczowego Amazonii. Jest najcięższym i jednym z najdłuższych znanych gatunków węży na świecie, co przyczynia się do jej niesławnej reputacji. Zielone anakondy mogą osiągać długość do 9 metrów i ważyć ponad 200 kg. Ich grube, mocne ciało pokryte jest oliwkowo-zielonymi łuskami z czarnymi plamami, co zapewnia im doskonały kamuflaż w podmokłych środowiskach wodnych, w których żyją. Te węże są półwodne, a ich oczy i nozdrza znajdują się na szczycie głowy, co pozwala im na prawie całkowite zanurzenie w wodzie podczas obserwowania otoczenia i czekania na ofiarę. Ich dieta składa się głównie z dużych gryzoni, jeleni, kajmanów, a nawet jaguarów. Zielone anakondy są wężami dusicielami, co oznacza, że owijają swoje muskularne ciała wokół ofiary i ściskają, aż ta ulegnie uduszeniu lub zatrzymaniu akcji serca. Potrafią połykać swoje ofiary w całości dzięki elastycznym więzadłom szczęki. Mimo swojego przerażającego rozmiaru i drapieżniczej siły, zielone anakondy nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi. Zazwyczaj unikają kontaktu z ludźmi, a ataki na ludzi są wyjątkowo rzadkie. Jaguar, trzecia co do wielkości wielka kotka na świecie i największa w Ameryce, to potężny drapieżnik i ikoniczny symbol dzikiej majestatyczności lasów deszczowych Amazonii. Te samotne i eluzoryczne zwierzęta odgrywają ważną rolę w ekosystemie jako drapieżniki szczytowe, pomagając utrzymać delikatną równowagę lasów deszczowych. Jaguary wyróżniają się swoją muskularną budową, dużą głową i mocnymi szczękami, które pozwalają im zadawać śmiertelny cios ofiarom. Ich piękne futro, pokryte wzorami w kształcie różowych plam, stanowi doskonały kamuflaż w południowym świetle lasu deszczowego. Mają szeroką dietę obejmującą jelenie, kapibary i tapiry, a także gady i ryby.
Unikalne wśród wielkich kotów, jaguary często zabijają swoje ofiary potężnym ugryzieniem przez czaszkę, dokładnie między uszami, co pokazuje ich brutalną siłę. Mimo swojego groźnego wizerunku, jaguary zazwyczaj unikają konfrontacji z ludźmi. Jednak gdy są zapędzane w kozi róg lub gdy ludzie naruszają ich terytoria, mogą stanowić poważne zagrożenie, co wzmacnia ich miejsce wśród najbardziej niebezpiecznych zwierząt Amazonii. Niestety, te wspaniałe stworzenia są zagrożone przez utratę siedlisk i odwetowe zabijanie z powodu drapieżnictwa na zwierzętach gospodarskich. Na szczęście prowadzone są działania ochronne, mające na celu ochronę tych majestatycznych kotów i ich środowiska, zapewniając, że ich ciche ryki wciąż rozbrzmiewają w głębinach lasu deszczowego Amazonii. Widok i sama obecność jaguara, ducha lasu, naprawdę uosabiają enigmatycznego i dzikiego ducha Amazonii. Las deszczowy Amazonii jest domem wielu unikalnych stworzeń, ale niewiele z nich jest tak charyzmatycznych i fascynujących jak wielka wydra znana jako wilczek rzeczny. Jest to największy gatunek wydry na świecie, osiągający długość do 1,70 m. Wielkie wydry mają smukłe ciało, płaski, zaokrąglony ogon oraz błoniaste stopy, co stanowi doskonałe przystosowanie do półwodnego trybu życia. Ich gęste futro, odporne na wodę, ma ciemnobrązowy kolor, a na szyi znajduje się unikalna biała plama, która jest różna u każdego osobnika, podobnie jak ludzkie odciski palców. Te wydry są zwierzętami społecznymi, żyjącymi w grupach rodzinnych liczących do 20 członków. Komunikują się poprzez złożony repertuar wokalizacji, postaw oraz znaków zapachowych. Grupy współpracują przy polowaniach, a ich dieta składa się głównie z ryb, ale również z krabów, węży i małych kajmanów. Pomimo ich zabawnego zachowania, wielkie wydry są szczytowymi drapieżnikami w swoim wodnym ekosystemie. Są terytorialne i będą agresywnie bronić swojego terytorium, szczególnie w okolicach swoich gęstych miejsc lęgowych i pobliskich terenów żerowania. Choć nie stanowią zagrożenia dla ludzi, chyba że są sprowokowane, ich rozmiar, siła i ostre zęby sprawiają, że są jednymi z najbardziej imponujących stworzeń Amazonii. Pirania czerwonobrzucha. Wbrew popularnym mitom, piranie czerwonobrzuchowe nie są bezmyślnymi maszynami do jedzenia ludzi, jak często przedstawia się je w mediach. Niemniej jednak ich ostre zęby, mocne szczęki i oportunistyczne nawyki żywieniowe sprawiają, że są one jednym z najbardziej niebezpiecznych stworzeń lasu deszczowego Amazonii. Piranie czerwonobrzuchowe osiągające długość do 30 cm nazwane zostały na cześć swojej charakterystycznej czerwonej barwy na brzuchu. Najgroźniejszą cechą tych ryb są ich ostre trójkątne zęby, które łatwo przerywają mięso. Żywią się głównie rybami, owadami, robakami, skorupiakami, a także od czasu do czasu małymi ssakami lub ptakami. Są również znane ze swojego zachowania padlinożernego, często żywiąc się słabymi lub martwymi zwierzętami. Choć nie są to krwiożercze drapieżniki, jak przedstawia się je w opowieściach, mogą wykazywać agresywne zachowania żywieniowe, gdy jedzenie jest rzadkie lub gdy czują się zagrożone. Piranie czerwonobrzuchowe komunikują się za pomocą różnych metod, w tym sygnałów dźwiękowych, języka ciała i zapachów. Zaskakująco potrafią również wydawać odgłosy przypominające szczekanie, gdy czują się zagrożone. Choć zazwyczaj nie stanowią zagrożenia dla ludzi, piranie mogą zadać poważne rany, jeśli zostaną zakłócone lub zagrożone. Przypadki ataków na ludzi zwykle mają miejsce w płytkich wodach, gdzie ryby są uwięzione i zestresowane. Mistyk, który otacza piranię czerwonobrzuchową, podkreśla niezwykłą złożoność lasu deszczowego Amazonii. Choć rzeczywistość tych stworzeń jest mniej sensacyjna niż legendy, wciąż budzą szacunek i ostrożność, przypominając nam, że Amazonia to miejsce, w którym nieprzewidywalne zjawiska są na porządku dziennym. Pająk wędrowny z Brazylii. Jednym z najbardziej przerażających stworzeń w amazońskiej dżungli jest pająk wędrowny z Brazylii, znany również jako Phoneutria, co w języku greckim oznacza morderczy. To stworzenie budzi strach zarówno wśród ludzi, jak i zwierząt. Co więcej, figuruje w Księdze Rekordów Guinnessa jako najbardziej jadowity pająk na świecie, co odzwierciedla jego zdolność do wyrządzania poważnych szkód. Pająki wędrowne mogą osiągać rozpiętość nóg nawet do 5 cali, około 20 cm,
i charakteryzują się masywnymi ciałami o wyraźnym rudawo-brązowym odcieniu. Najbardziej wyróżniającą cechą tych pająków jest ich postawa obronna, gdy poczują zagrożenie. Podnoszą dwie przednie nogi, odsłaniając swoje kły. W przeciwieństwie do innych pająków, które tworzą stałe sieci lub nory, pająk wędrowny jest nomadycznym myśliwym, co nadaje mu nazwę. Nocą wędruje po dżungli, polując na ofiary, które głównie składają się z owadów, małych płazów, a czasami nawet ptaków i jaszczurek. Ich jad zawiera silną neurotoksynę, która może prowadzić do poważnych objawów medycznych u ludzi. Zatrucie wpływa na układ nerwowy, powodując silny ból, paraliż, a w najcięższych przypadkach może prowadzić do problemów z oddychaniem, które mogą zakończyć się śmiercią, jeśli nie zostaną odpowiednio leczone. Jednak pająki wędrowne często zadają suche ugryzienia, nie uwalniając jadu, zwykle gdy czują się zagrożone, ale nie muszą unieruchamiać ofiary. Co więcej, ich obecność w ludzkich siedliskach, zwłaszcza w zakłóconych środowiskach, oraz ich agresywne zachowanie, gdy czują się zagrożone, sprawiają, że są postrzegane jako niebezpieczne. Często można je znaleźć w domach, ubraniach, samochodach czy skrzynkach na owoce. Jad tych pająków jest również przedmiotem badań naukowych. Składniki jadu są badane pod kątem potencjalnych zastosowań medycznych. Na przykład jeden z peptydów jadu powoduje długotrwałą erekcję u mężczyzn, co skłoniło badaczy do rozważenia leczenia zaburzeń erekcji. W ich naturalnym środowisku pająki wędrowne odgrywają istotną rolę w kontroli populacji szkodników. Jako drapieżniki w łańcuchu pokarmowym pomagają utrzymać równowagę ekosystemu. Mimo ich groźnej reputacji, śmiertelne ukąszenia pająków wędrownych są stosunkowo rzadkie dzięki rozwojowi skutecznych antidotów i postępom w leczeniu medycznym. Niemniej jednak ich jadowite ugryzienie oraz poważne skutki zdrowotne, a także ich imponujący wygląd, zasługują na miano jednego z najniebezpieczniejszych zwierząt amazońskiej dżungli. Obecność takich stworzeń jak pająk wędrowny z Brazylii podkreśla ogromną różnorodność biologiczną amazońskiej dżungli. Różnorodność życia, od pozornie nieistotnych po te większe i budzące podziw, tworzy złożoną sieć życia, która sprawia, że ten ekosystem jest jednym z najbardziej unikalnych na naszej planecie. Szacunek dla tych stworzeń, nawet tych, które powodują dreszcze, jest kluczowy dla zrozumienia i ochrony tego krytycznego środowiska i jego mieszkańców. Wśród wielu jadowitych węży w amazońskim lesie deszczowym żmije piaskowe należą do jednych z najniebezpieczniejszych, należąc do rodziny Viperidae. Nazwa tych węży pochodzi od ciepłoczułych narządów umiejscowionych między oczami a nozdrzami, które pozwalają im wykrywać ciepłokrwiste ofiary. Żmije piaskowe rozpoznaje się po ich trójkątnych głowach, smukłych ciałach i pionowych źrenicach. Wykazują one różnorodne ubarwienie i wzory, które często stanowią doskonały kamuflaż w ich otoczeniu. Ich jadowite kły, które potrafią się chować, gdy nie są używane, są w stanie dostarczyć silny jad. Ich dieta składa się głównie z małych ssaków, ptaków i gadów. Są drapieżnikami czyhającymi na ofiary, często leżąc w bezruchu, aż ofiara zbliży się na wystarczającą odległość. Żmije piaskowe są ważnym elementem ogromnej bioróżnorodności Amazonii i przypominają nam o złożonej równowadze życia w tym tętniącym życiem ekosystemie. Ich obecność podkreśla reputację lasu deszczowego Amazonii jako miejsca pełnego piękna, fascynacji i nieuchronnego niebezpieczeństwa. Mrówka kulkowa, nazwana tak ze względu na skrajnie bolesne urządlenie, porównywalne do trafienia kulą, jest jednym z najbardziej przerażających owadów w lesie deszczowym Amazonii. Jest to największy gatunek mrówki na świecie, osiągający długość do 3 cm i występuje głównie w wilgotnych, nizinnych lasach deszczowych. Jad tej mrówki jest bardzo silny i zawiera unikalny neurotoksyczny peptyd, zwany ponorotoksyną. Toksyna ta wpływa na układ nerwowy, powodując intensywny ból, zapalenie oraz chwilowe paraliżowanie. Ból po urządleniu przez mrówkę kulkową może trwać nawet do 24 godzin. Mimo swojej reputacji, mrówki kulkowe są z reguły nieagresywne i atakują jedynie w obronie własnej, gdy ich kolonie są zagrożone. Żyją w dużych koloniach, które często znajdują się u podstaw drzew i żywią się nektarem oraz drobnymi stawonogami.
Ciekawostką jest to, że mrówki kulkowe odgrywają istotną rolę w rytuałach inicjacyjnych rdzennych ludzi Satarama. Młodzi wojownicy muszą znosić wielokrotne użądlenia przez te mrówki, zakładając rękawice wypełnione tymi owadami, co ma pokazać ich siłę i odwagę. Choć należą do niebezpiecznych gatunków Amazonii, zarówno ropucha strzałkowa, jak i mrówka kulkowa odgrywają kluczowe role w swoim ekosystemie. Zrozumienie i szacunek dla tych stworzeń przypominają o delikatnej równowadze i ogromnej różnorodności, które sprawiają, że las deszczowy Amazonii jest tak fascynującym przedmiotem badań. Wąż Bushmaster. Las deszczowy Amazonii z jego niezwykłą różnorodnością i gęstością życia jest domem dla węża Bushmastera, najdłuższego jadowitego węża Nowego Świata, znanego naukowo jako Lachesis muta. Bushmaster, czyli milczący los, uosabia podwójną naturę lasu deszczowego, zachwycający, a jednocześnie potencjalnie śmiertelny. Dorośli Bushmasterzy mogą osiągać długość do 3 metrów, chociaż większe osobniki o długości ponad 4 metrów zostały również zaobserwowane. Ich ciało jest muskularne i cylindryczne, pokryte szorstkimi, zaostrzonymi łuskami, które doskonale kamuflują je wśród opadłych liści na dnie lasu. Kluczową cechą Bushmasterów jest ich szeroka, trójkątna głowa z charakterystycznym maskowym wzorem. Są to węże z rodziny grzechotników, zwane tak ze względu na swoje wrażliwe organy ciepłotne, umiejscowione między oczami a nozdrzami po każdej stronie głowy. Te dołki pozwalają im wykrywać ciepłokrwiste ofiary w całkowitej ciemności, co czyni je efektywnymi myśliwymi nocą. Ich dieta składa się głównie z małych ssaków ptaków, a czasem innych węży. Bushmastery to drapieżnicy czających się, którzy pozostają nieruchomi i doskonale zlewają się z otoczeniem, aż niespodziewana ofiara zbliży się na odpowiednią odległość. Po ugryzieniu wstrzykują swój silny jad, a następnie wycofują się, cierpliwie śledząc ofiarę, aż ta w końcu padnie. Pomimo zagrożenia, które stanowią, pełnią one ważną rolę w kontrolowaniu populacji gryzoni w lesie deszczowym. Są kluczowym elementem równowagi ekologicznej, pełniąc rolę zarówno drapieżników, jak i ofiar w łańcuchu pokarmowym. Gigantyczny skorpion z Amazonii. Jak sama nazwa wskazuje, gigantyczny skorpion z Amazonii to prawdziwy gigant wśród swojego gatunku, z niektórymi osobnikami osiągającymi długość do 30 cm. To imponujące stworzenie, z wydłużonym, segmentowanym ciałem i wieloma nogami, jest uważane za jednego z najbardziej groźnych stawonogów Amazonii. Gigantyczny skorpion z Amazonii to żarłoczny drapieżnik, który poluje i żywi się szeroką gamą ofiar, w tym owadami, pająkami, a także małymi kręgowcami, takimi jak nietoperze, jaszczurki i myszy. Chwyta swoją ofiarę za pomocą potężnych przednich nóg, a następnie używa jadowych kłów, aby unieruchomić swoje ofiary. Ich jad jest silny i może powodować silny ból u ludzi, co sprawia, że należy zachować ostrożność podczas eksplorowania Amazonii. Jednak, jak wiele stworzeń w Amazonii, zazwyczaj boją się ludzi bardziej niż my ich i wolą uciekać niż atakować, chyba że są sprowokowane lub zaszczute. Obecność gigantycznego skorpiona z Amazonii w ekosystemie lasu deszczowego jest silnym dowodem na ogromną bioróżnorodność i równowagę ekologiczną tego bogatego i złożonego środowiska. Pomimo ich groźnej reputacji, są one niezbędnym elementem tego ekosystemu, pełniąc rolę naturalnej kontroli populacji szkodników.